Że mowa dzisiaj też o urządzeniach, proszę Państwa. Czujniki alarmowe, czujniki ruchu działają jako element systemu alarmowego. Kiedy nikogo nie ma w domu i taki czujnik zarejestruje ruch, natychmiast wysyła powiadomienie. Jednakże wieczorem, kiedy system jest rozbrojony i domownik się przemieszcza po... przemieszcza się po budynku, automatycznie aktywują także oświetlenie, aktywują na przykład systemy wywietrzne w toaletach, cyrkulację wody, tak abyśmy zawsze mieli ciepłą wodę dostępną w toalecie bez konieczności wylewania jej bez sensu tak długo, aż ona osiągnie odpowiednią temperaturę. I oprócz tego ten system sam się dopasuje w ten sposób, że w nocy, kiedy wstaniemy na przykład w środku nocy, aby pójść coś zjeść, to nie zapali wszystkich świateł, budząc domowników, nie zapali ich na pełną moc, tylko delikatnie rozjaśnia. Czy to jest ileś wariantów tych samych urządzeń, które potrafią zachować się w zależności od pogody, w zależności od... Także troszeczkę o komputerach, troszeczkę o tym. Powiedział pan, że firma powstała w 2014 roku, a widać, gdy wybacie w ogóle lat pan informacji. Pamięta jeszcze ten komunizm, no to więc a pan, właśnie panie, dlatego. Ja, nie tylko skończył 28 lat. Jak sobie radzicie na rynku, w sensie ktoś kupuje te wasze produkty, czy jak to jest? Stoi, czy się leży, to się należy. No to jest trudne pytanie. W Polsce jesteśmy cały czas poszczególni jako duży producent. Z racji tego, iż u nas produkt jest najtańszy, na rynku wciąż jest jeszcze za drogi i jest uznawany za zbyt nowoczesny, gdzie było się technologii. Dużo lepiej rozwija się ten rynek zatrudniczny, jeżeli chodzi o Anglię, Stany Zjednoczone. Powiem tak, właśnie pozyskaliśmy inwestora, który będzie finansował rozwój firmy przy bardzo dobrej wycenie, jeżeli chodzi o startupy. Mogę powiedzieć, że jest to jeden z najlepiej wycenionych startupów po lekko ponad roku istnienia. Mamy dużo na 10 produktów w ciągu sprzedaży, tylko jeden wycofaliśmy, ponieważ już jest lepszy. Wydaje mi się, że dosyć dobrze, jak na firmę, która zaczyna właściwie od zera. Czyli jesteście już milionerami, tak? Rozumiem, jesteście już tymi milionerami, czy nie? Że został tłumaczy, bo tak najmłodszy był europejski, ten pan Kieruszci, teraz prokuratora, mówił o sobie, że jest milionerem w momencie, kiedy miał kilka tysięcy na koncie. Nie nadużałbym tego typu słów, więc my możemy poświęcić się temu, co robimy, bez obawy, patrząc w przyszłość. To nie jest tak, że na nas chodzi po takich skarpetkach, ale też nie przeceniałbym jeszcze rozwoju. To jest cały czas ten startup, to jest nowa firma, która powstała. Jesteśmy grupą pasjonatów, jest 12 osób, które teraz się realizują. Chcemy cały czas rozwijać się. Czytałem o wielkim sukcesie na wystawie wynalazków i innowacji w Chinach, to prawda, jak to tam było? Tak, nie mam pojęcia, co Chińczycy mówią na ten temat. Równie dobrze mogli pokazać i przeprowadzić na telewizji i tłumaczyć, że oto Polacy przyjechali się do Chin uczyć technologii, bo tak w sumie nie znamy chińskiego. Ale co jest ciekawe, chiński rząd zaprosił nas na tą wystawę, zaprosił nas, sami nas znaleźli, zaprosił nas, żeśmy pokazali technologię poza samą matematyką budynkową. Pokazaliśmy też technologię komunikacyjną, mikro-Wi-Fi. Sam sposób, w jaki nas podeszli, że zastępują przestrzeń wystawową, czy to wszystko z bardzo miłym przyjęciem, z racji tego, że jednak Polska nie jest potęgą technologiczną. Dla nas było dosyć dużym takim wzruszeniem sam fakt, iż chińscy politycy znaleźli czas, znaleźli, chcieli się z nami spotkać, porozmawiać. Pokazaliśmy technologię, która jest uważana za jedną z 10 najbardziej przełomowych technologii komunikacyjnych. W uznaniu Chińczyków oczywiście nie mogą się śmiać, że Chińczycy tylko boją nasze produkty, bo szczerze, że patrząc po tym, jakie mają uczelnie, bo posadzone są uczelnie, to jest to bardzo mylne wrażenie, więc i poziom technologiczny jest na tyle wysoko, iż wierzymy, że to samo z ich strony jest już sukcesem, czy przełożyć na sukces komercyjny. Dlaczego wy jesteście tańsi niż inni? Co jest powodem tego czegoś? Także, proszę Państwa, kto ma tutaj trzy podstawowe aspekty. Po pierwsze, wykorzystujemy własną technologię. Normalnie, kiedy mamy produkty, powstają na licencję. Rozumiem, że polska firma, która produkuje musi tego typu urządzenia, nie musi płacić kilka dolarów od każdego. A drugi powód? Drugi powód. Jest to technologia dosyć nowoczesna. Właściwie większość problemów technicznych, które istniały do tej pory, były rozwiązywane przez 10 lat. Te rozwiązania były stare. Obecnie to, co stworzyliśmy, każdy z tych problemów staraliśmy się rozwiązać na nowo. A trzeci.